Przyjmijmy zasadę, że przełączko to jest żyłka, przewlekamy dwa razy, żeby wiązanie było mocniejsze. Ta część, to jest pozostała długość żyłki, zostawiamy sobie taki odcinek, który dałby nam, umożliwi nam łatwe zawiązanie węzła. Przytrzymujemy przy plecionym przełączku, przy agrafce, przy przynęcie, palcami i obracamy ile razy, to pamiętasz? Raz. Dwa, trzy, cztery. Krótszym końcem obracamy po drugie. Następnie ten krótszy koniec, bo to trzymaliśmy palcem, żeby mieć pętelkę w tym miejscu, prawda? Krótki koniec wkładamy do pętelki. Tworzy nam się tu pętla i przekładamy z powrotem. Zaciągamy i zbliżamy do przynęty. To jest podstawowy element, że możemy wszystkie przynęty zawiązać. To jest bardzo mocne, uniwersalne i praktyczne. Jeszcze raz Wam pokazać, czy przejdziemy do prawej.